Siema, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem wrócić nad rzekę. No i małe zdziwienie. Zobaczcie, co tu się stało. Z jednej i z drugiej strony wycięte wszystkie drzewa. Nie wiem, kto wpadł na tak chory pomysł, żeby zniszczyć przyrodę. No ale ktoś to zrobił. Jeszcze brakuje, żeby ktoś tu betonowe płyty rzucił na glebę i po zawodach, nie? Całe piękno dzikiej rzeki. Wszystko zniknęło. Wszystkie miejscówki, które tutaj kiedyś były, na których tak pięknie połowiłem, co możecie zobaczyć, zresztą wam gdzieś tu się wyświetli link do filmu. Nie widać tego po prostu. Nie widzę kompletnie, gdzie są te miejsca. Wszystko jest wyczyszczone. Każde jedno charakterystyczne miejsce, które było, wszystko zniknęło, nie? Masakra. No dobra, nie przedłużam. Biorę się za wędkę. Trzymajcie kciuki, chociaż nie widzę przyszłości dzisiaj tutaj. Muszę poznać rzekę na nowo. Ale zobaczymy, co da się zrobić. Także trzymajcie kciuki. Jeżeli jest tu ktoś nowy, może zostawić subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. No i co? Lecimy z tematem. Dzisiaj standardowo zaczynamy od Huntera. Ja się boję wejść do tej wody, no naprawdę, kurczę. Widzę, że tu powyciągana ziemia. Nie wiem, co tu mnie czeka w ogóle w wodzie. Zrobię krok i wpadnę po uszy, kurwa, praktycznie. Nie wiem, co oni tu odwalili. Kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby ruszać rzekę. Standardowo. Wobki, obrotówki. Ale mam też ze sobą dropsa, także jeżeli nic tu się... Już mam jakiegoś szmatławca. Jeżeli nic tu się nie będzie dzisiaj działo na obrotówkę czy wobka, to jeszcze mam szansę spróbować dropsem. Wszystko czeka w plecaku. Kwestia tylko kilku ostrych cięć i możemy walczyć dalej dropsem. Tam kawałek dalej jest Dawid. Też walczy na obrotówki. Zobaczymy, co się będzie działo. Nic, dopiero co przyjechaliśmy, ale w szoku jestem, co tu się stało, nie? Kto wpadł na tak głupi pomysł, to ja nie wiem. No to mogli rzekę wyczyścić, a całą resztę zostawić. Tragedia. Wszystkie te miejsca, które były takie fajne, wszystko jest rozkopane. O, zobaczymy. Był tu miejscowy wędkarz przed chwilą. No i mówi, że tylko tu w tym miejscu jest tak rozkopane. No, chociaż patrząc na to, jak to tu wygląda, odechciało mi się, szczerze mówiąc, wędkować na tej rzece. Było tak pięknie tu. Dużo syfu płynie. Nie wiem, czy to jest wina ruszonego brzegu, czy wysokiej wody. Jak, panie? Nic? Bez kontaktu? Tu jest akurat trochę płytszym miejscem w rzece. Tylko przy tym poziomie wody powinno być ok. No u mnie też lipa, bez kontaktu. Z tym miejscowym wędkarzem rozmawiałem, to mówi, że tylko tu ten odcinek jest tak rozkopany. Także jest nadzieja, że jednak nie wszystkie miejsca są stracone. Ale ogólnie czuję się, jakbym się uczył wędkować na nowo, nie? Tak, no bo bierzemy nauczeni wody stojącej. Znaczy, wiesz co, jakbym przyjechałem na rzekę, którą znam,
A czuję się, jakbym był w zupełnie obcym miejscu. Tak, no bo rzeka się zmienia, nie? Nie, to ludzie ją zmienili. Przez to, że ją rozkopali. Nie wiem, po co to zrobili. Tu możesz popróbować. No. Co ty gadasz? Ale as. To ja tak miałem ze Spimadem. Na cukrowni. Na jesień to ja tu z Krzychem na drugą stronę przechodziłem. Było na taki stan wody. W styczniu chłopak wrzucił. Jak mi tu sandacze łowił. Na dropach. To wiem gdzie. Gdzie? Tam na samym końcu. Dobra, kończymy rzekę. Nie dała ani jednej ryby. Ale mamy misję, żeby dzisiaj coś złowić. Więc opcją ratunkową jest stała woda. Tak, pakujemy się w auto i lecimy nad jezioro. Także widzimy się za jakiś czas na miejscu. Także jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, może zostawić subskrypcję, jakiś komentarz, jeżeli film ci się spodoba. No i co? Widzimy się za chwilę. A few moments later. O, więc tak jak obiecywałem, jesteśmy nad jeziorkiem. Piękne, urokliwe miejsce w środku lasu. A żeby było lepiej, to po drugiej stronie ulicy mamy drugie jeziorko. Także jeżeli ktoś wie, gdzie jesteśmy, to prosiłbym, aby nie pisać w komentarzach, żeby nie sprzedać po prostu miejscówki. Także trzymajcie kciuki, wodę już widać. Wędka w ręce. No i lecimy. Jak ci coś wyjedzie na dropsa, to też zmieniam. Póki co ściągamy mojego killerka. I założymy coś innego. I tego się trzymam. Stało się to, czego właśnie nie lubię. Kotwica się zaplątała od pewnej przynęty w tym, co chcę wyjąć. Dobra, dawaj to. To z drugiej strony jest głębsze i trochę większe, tak razy trzy. Jest ryba. Pięknie. Jest ryba. Pięknie. Ale przywalił, ale przywalił, ale to jest szczupak. To jest bankowo szczupak, chyba że duży okoń. A łbem kurwa telepie tak, że ładny okoń, piękny okoń. Piękny. Piękny garbusik. Opa. Postawkówka. Piękny. Piękny okon. No panie. Nawet go nie będę mierzył. Wpuszczamy go od razu do wody, żeby go nie męczyć. Bardzo ładna rybka. Wracaj do wody, chłopie. Stoi przy kaloszu. Męczył się. Dobra, niech sobie stoi, odpoczywa. A my wracamy do gry. Zobacz, Asa stoi mi cały czas pod nogami, nie? Poszedł. Poczułem, jak mi się odbił od kalosza.
się zbawi, że... Załóż coś ciemnego, bo ja mam, założyłem ciemną obrotówkę i miałem w pierwszym rzucie branie. Mam ciemną gumę, wiesz, bo... Zobaczcie, ile drobnicy. Wszystko się pobudziło. Zbiornik w miarę płytki. Więc te rybki już też się zaczynają tutaj budzić szybciej. Co za tym idzie, szybciej uderzy też okoń. Także ja próbuję dalej. A wy trzymajcie kciuki, żebym jeszcze coś dołowił. Żeby nie było siary. Walczę dalej z tą obrotówką, co miałem. Co złowiłem wcześniej tego okonia. Jest to obrotówka od Savage'a. Ale nazwy nie pytajcie, nie pamiętam. Upleciony była kupiona na promocji. Bardzo ładna. Fajnie mieniąca się. Z chwościkiem. Trójka. Savage trójka, ale nazwa jest niestety niewybita. No dobrze, kończymy dzisiaj. Odwiedziliśmy dwie, w sumie trzy wody, z czego dwie widzieliście. Na trzeciej się nic kompletnie nie działo. A zrobiło się już tak gorąco, że w tej mojej czarnej bluzie i kaloszach gumowych pod sam pas jest strasznie gorąco. Także kończymy na dzisiaj. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, niech zostawi komentarz z hasłem okoń. No i do następnego. Siema!